Rozmowa dnia. A naszym naszym gościem jest oczywiście wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. No i chyba ten postulat Daniela Wydrycha sprzed chwili szczęsny na ministra obrony. Panie ministrze, pan oglądał wczorajszy mecz, wczorajsze zmagania i chyba właśnie awans dzięki tym zmaganiom mamy, nie chyba, tylko na pewno, na euro. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No oczywiście minister obrony szczęsny, jeśli udałoby się jemu wyłapywać wszystkie rakiety, które wpadają i wypadają, byłoby interesująco. Ale mecz pełen emocji, końcówka niezwykle emocjonalna. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, szczęsny nie zawiódł. A wyłapywanie rakiet chyba też coraz lepiej wam idzie, mam takie wrażenie. Co prawda to nie jest dobrze, jak one się pojawiają w polskiej przestrzeni powietrznej ze strony Federacji Rosyjskiej skierowane, no ale jednak te systemy działania, mam takie wrażenie, i chyba informacja od razu się pojawia i to jest, mam wrażenie, najważniejsze, panie ministrze. To oczywiście nie jest dobrze, że te rakiety się pojawiają. Zawsze trzeba się zastanowić nad przyczyną, dlaczego się one pojawiają. Czy są to incydenty, które są zaplanowane po to, żeby sprawdzić naszą odporność, naszą reakcję, odkryć nasze systemy, ale także być może są to błędy, ponieważ te rakiety nie są idealne, one mają błędy programowania i być może też jednym z takich elementów my tutaj mogliśmy to zaobserwować, ponieważ rakieta niezbyt precyzyjnie zaprogramowana może zmienić tor lotu. Ale nie wdając się nawet w przyczynę, to my po prostu musimy być przygotowani, musimy wiedzieć, co się dzieje, obserwować, jak ta rakieta leci i być gotowym do tego, żeby reagować, jeśli pojawi się jakieś zagrożenie. W tym wypadku wiedzieliśmy, że tego zagrożenia bezpośredniego nie ma i nie trzeba było reakcji związanej ze strzeliwaniem. Ale niektórzy domagają się wręcz takich właśnie reakcji, chociażby w mediach społecznościowych pod każdym takim wpisem ze strony Ministerstwa Obrony pojawiają się od razu komentarze, czemu nie zestrzeliliście, czemu nie było takiej reakcji. 39 sekund. Natychmiastowa potrzeba podejmowania decyzji, ale proszę wziąć pod uwagę, że pary dyżurne, czyli nasze samoloty w powietrzu, w momencie, kiedy tego rodzaju zagrożenie się pojawia, można byłoby zareagować w taki sposób, ale proszę wziąć pod uwagę, że ma to swoje konsekwencje, również takie konsekwencje, że ta rakieta, jeśli spadnie, to też wywoła określony efekt i może być to efekt bardzo tragiczny, bo może spaść na jakąś przestrzeń, która będzie narażona na jej działanie, więc musimy naprawdę nadzwyczaj spokojnie do tego podchodzić. Jeśli byłoby to tak, że mielibyśmy świadomość, rakieta jest wycelowana w jakiś cel i zmierza prosto do tego celu, to natychmiast byłaby zestrzelona. Panie ministrze, wczoraj przeszukania w całej Polsce na zlecenie prokuratury, przeszukania w domach osób, które są związane, były związane z Funduszem Sprawiedliwości i nieprawidłowościami w tym funduszu, między innymi Zbigniew Ziobro wypowiadał się w tej sprawie, bo jego dom został przeszukany. Określił te przeszukanie jako polityczny bandytyzm. Pan się zgadza z taką oceną? No, oczywiście pan Ziobro robi wszystko, żeby teraz przedstawić siebie jako ofiarę. Natomiast to, że on podejmował decyzję jako prokurator generalny wobec wielu innych osób, również wobec przedsiębiorców, wobec polityków, już tego nie widzi. Natomiast my mówimy wyraźnie, Fundusz Sprawiedliwości był funduszem, który miał grać politycznie, miał spełniać polityczną rolę. Jakie były konsekwencje wykorzystania tego funduszu? No już przysłowiowe garnki dla kół gospodyń wiejskich są takim dobrym przykładem. Nie dlatego, żebyśmy my mieli coś przeciwko garnkom funkcjonowaniu kołom gospodyń wiejskich, tylko nie z tego źródła, nie z tego funduszu. To jest Fundusz Sprawiedliwości. Ale jeśli do tego dołożymy zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, no to jak ma ten fundusz być wykorzystywany? Przecież celem jego jest pomoc poszkodowanym, a nie tym narzędziem, żeby wzmacniać służby specjalne. To jest po prostu pomylenie reakcji. Być może są takie materiały, które powinny być ujawnione, powinny ujrzeć światło dzienne. Dlatego przeszukania, które są prowadzone i zgodnie z prawem, i zgodnie z potrzebą wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Myśli pan, że trochę więcej światła mogą na kwestie funkcjonowania, chociażby
właśnie Funduszu Sprawiedliwości rzuci dzisiejsze przesłuchania, jeżeli chodzi o zakup właśnie oprogramowania szpiegowskiego Pegasusa. Dzisiaj będą kolejne przesłuchania przed Komisją Sejmową Śledczą. Między innymi będzie wiceminister były sprawiedliwości Michał Woś przesłuchiwany. No wierzę w to, że ta komisja to wyjaśni. Taki jest sens powołania i tej komisji, i innych, ponieważ w ostatnich czasach, w czasach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość decydowało o losach naszego kraju, pojawiało się tak dużo nadużyć, że one muszą być po prostu wyjaśnione. Najpierw trzeba, aby one ujrzały światło dzienne, a później doprowadzić do sytuacji, w której osoby podejmujące takie szkodliwe decyzje były ukarane. Więc jestem przekonany, że i przeszukania, i przesłuchanie na komisji ma temu służyć. Pigułka dzień po. Prezydent już ma ostatnie dni do decyzji, czas na decyzję. Wczoraj były posłanki Lewicy, pańskie koleżanki u prezydenta, prezentowały swoje zdanie na ten temat. Z tych relacji, które potem prezentowały, wynika, że chciały pokazać prezydentowi, do czego ta pigułka ma służyć i że bezwzględnie powinna być ta ustawa podpisana przez prezydenta. Jakiej pan się decyzji spodziewa? Ja przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z faktu, że do takiego spotkania doszło. To jest jednak niecodzienność. To nie zawsze pan prezydent jest gotowy, żeby wysłuchiwać głosów innych, zwłaszcza kiedy u źródeł nie zgadza się z tymi głosami, bo przecież na ten temat wypowiadał się i jego stanowisko jest w tej sprawie znane. Ale to, że doszło do takiego spotkania, że można było przedstawiać argumenty i te, które mają charakter społeczny, i te argumenty o charakterze medycznym, ma ogromne znaczenie. Jeśli będzie pan prezydent podejmował decyzję, to na pewno musi przyjąć na siebie również odpowiedzialność. Odpowiedzialność za to, że uniemożliwia wykorzystywanie narzędzia, które daje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza młodym ludziom, ale na pewno kobietom. Panie ministrze, ma pan trochę żalu, pretensji do marszałka Szymona Hołowni o to, że cały czas przesuwa kwestię prac nad tą aborcją, nad tą legalną aborcją. Mieliście trochę inne plany, wchodząc do koalicji, z tego co pamiętam. To prawda. Ja uważam, że w każdej sprawie, w tej również, trzeba szukać kompromisów. Wydaje mi się, że ten kompromis mógł być zawarty. I są różne spojrzenia stron. Wiem, że zwłaszcza środowiska kobiece oczekują jak najszybszych działań, ale 11 to już jest bardzo, bardzo blisko. Argument mówiący o tym, że i tak pan prezydent nie podpisze tej ustawy, jest argumentem podobnym jak z pigułką. Niech pan prezydent weźmie na siebie odpowiedzialność. My powinniśmy wywiązać się z tego, co obiecaliśmy naszym wyborcom, ale wierzę, że uda się na tym etapie późniejszym, czyli po 11 kwietnia, doprowadzić do tego, że nie tylko będzie procedowana ustawa, ale że uda się ją przyjąć w pełnym porozumieniu koalicyjnym. A wierzy pan w to, że nie będzie awantury politycznej wokół tego tematu? Oczywiście będą robić skrajne środowiska prawicowe awanturę polityczną. Ale chyba nie tylko skrajne środowiska prawicowe. Mam wrażenie, że wasi koalicjanci też nie chcą do końca się zgodzić na tego typu debaty. Na pewno mówię o skrajnych wywołujących awanturę. W środowisku politycznym, który jest nam bliski, a więc w środowisku, które funkcjonuje w ramach koalicji 15 października, będą rozmowy, będą argumenty, będzie przekonywanie się, natomiast decyzję każdy podejmie zgodnie z własnym sumieniem. To jest jednak ten obszar, który wymaga i zastanowienia się, ale także takiej rozwagi głosowania zgodnie z własnym sumieniem. My robimy swoje. Trzeba to przedstawić, pokazać, trzeba mieć świadomość, że mogą się pojawiać różnice, ale nie można lekceważyć głosu i oczekiwań kobiet. Czarna seria, mam wrażenie, wypadków w wojsku. Niestety, wczoraj znowu kolejny żołnierz zginął, tym razem pod lawiną w trakcie ćwiczeń. Mówimy o żołnierzu wojsk specjalnych. Wcześniej dwóch saperów, wcześniej jeszcze dwóch żołnierzy pierwszej Brygady Pancernej z Wesołej. Nie uważa pan, że powinna może powstać jakaś specjalna komórka, nie wiem, komisja, przebadać dokładnie te przypadki? Czy to jest tylko po prostu czarna seria zdarzeń losowych?
To na pewno jest tragedia. To jest tragedia dla rodzin, dla najbliższych. To jest tragedia także dla samego wojska, bo każdy tego rodzaju przypadek śmiertelny budzi wątpliwości i obawy. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby żołnierze byli dobrze wyszkoleni. I teraz kładziemy duży nacisk na szkolenie. Jest to absolutna zmiana z tego funkcjonowania wojska, które było wcześniej, za czasów PiS-u, wojska defiladowego, wojska piknikowego, na działania o charakterze bojowym. Szkolenie dla potrzeb wojska. Musi być tak, że to bezpieczeństwo jest sprawą priorytetową. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy z wiceministrem Obrony Narodowej Stanisławem Wziątkiem do mediów społecznościowych i na stronę radiowej Jedynki. Panie ministrze, to powiedzmy o tym szkoleniu trochę, bo to powiedział pan, że jest teraz inna filozofia, nie będzie wojska defiladowego, takiego jak pan twierdzi, Prawo i Sprawiedliwość trochę zafundowało Polsce. To jakie to wojsko ma być? Jakie będą te programy szkoleniowe? Jakie są zmiany szykowane chociażby? Proszę zwrócić uwagę, że nie robimy nadzwyczajnych wydarzeń piknikowych, a ilość osób zainteresowanych służbą wojskową się zwiększa. Napływ zainteresowanych w ciągu pierwszych miesięcy 2024 roku jest ogromny. To oznacza, że mają młodzi ludzie w sobie z jednej strony poczucie misji, poczucie sprawy, wagi tej sprawy i niekoniecznie są do tego potrzebne pikniki. Szkolenie jest niezbędne. Szkolenie jest podstawowym elementem, który określa wszystkie procedury, określa zasady postępowania. Złamanie tych procedur, złamanie tych wymogów określonych powoduje, że żołnierze mogą tracić czujność. Również takich działaniach typowo szkoleniowych i stąd mogą się pojawiać również wypadki. Dla mnie bardzo ważne jest to, aby również były dobrze przygotowane wyższe uczelnie wojskowe. Stąd też zakładamy, iż na tych uczelniach powinni pojawić się dowódcy, którzy mają doświadczenie bojowe, doświadczenie liniowe i oni mogą to doświadczenie przekazywać młodym przyszłym oficerom, ponieważ to nie jest tak, że chcąc mieć dobrze przygotowanego podporucznika, który będzie za chwilę dowódcą plutonu i będzie jego szkolił przez okres 5 lat, tylko sztabowiec i tylko z wiedzy teoretycznej, że ten człowiek będzie dobrze przygotowany do swojej roli. To muszą być wzorce do zachowań wynikające z doświadczenia, również bojowego. Czy to będą jakieś nowe normy, które będą określone, dopracowane chociażby przez sztab generalny? Na pewno jeśli chodzi o szkolenia w ogóle, to oczywiście trzeba przejrzeć wszystkie te uwarunkowania formalno-prawne. Ale niezależnie od tego, kiedy mówimy o ludziach, o osobach, to dla mnie takim najbardziej ewidentnym przykładem tego rodzaju zmiany jest zmiana rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie w tej chwili komendantem został dowódca operacyjny, były dowódca operacyjny Sił Zbrojnych z ogromnym doświadczeniem również nie tylko liniowym, ale misji w Afganistan, Iran, Irak i to wszystko, to jest takie doświadczenie, które staje się takim modelowym rozwiązaniem. Mają z czego młodzi przyszli oficerowie czerpać. Panie ministrze, powiedział pan, że mimo tego, że nie organizujecie pikników, to i tak się zgłasza dużo ludzi do służby. Mamy jakieś liczby nowe? No, moglibyśmy oczywiście mówić o konkretnych liczbach, ale dla mnie najistotniejsza jest w tej chwili tendencja, bo ona pokazuje, że jest to działanie, które nie jest przypadkowe, że nie jest to tylko i wyłącznie incydent, tylko tendencja dająca gwarancję, że napływ do wojska będzie stały i pełny, bo jeśli zakładamy, że w tym roku przyjmiemy 20 tysięcy nowych żołnierzy, A przyjmiemy, taki jest plan i chcemy zrobić wszystko, żeby tak było. Mówimy tutaj o stanie aktualnym i 20+. Nie mówimy tutaj o tym, że część odejdzie z wojska, bo przecież odchodzą żołnierze na emeryturę, odchodzą w stan spoczynku, ale
od tego stanu, który jest 20 tysięcy więcej. Docelowo chcemy doprowadzić do tej wielkości 300 tysięcy żołnierzy i mam nadzieję, że w dłuższym horyzoncie czasu uda się to osiągnąć. Jak mówimy o szkoleniach i mówimy o przyjmowaniu nowych ludzi do wojska, to też nie sposób nie wspomnieć o tej działce, którą pan się zajmuje w Ministerstwie Obrony, czyli o też takiej edukacji i szkoleniu, bo to są takie struktury, które się trochę przenikają i chociażby współpraca z organizacjami paramilitarnymi, ale też oczywiście ten nadzór nad klasami mundurowymi, nad szkołami, które no, kładą mocny nacisk właśnie na to takie wojskowe wyszkolenie. Tutaj coś się zmieni? Są jakieś nowe plany? To jest całokształt działań, które obejmuje wszystkie etapy szkolenia, ale także współpracy z organizacjami proobronnymi. Ale to wszystko wiąże się z budowaniem odporności państwa i z budowaniem tak naprawdę obrony cywilnej i ochrony ludności. Mówimy tutaj o nowym spojrzeniu na potrzebę budowania tej odporności, przygotowując społeczeństwo. To przygotowanie musi obejmować nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci i młodzież. Jest kilka obszarów takich nowych działań. Jeden z nich obejmują pełną współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i tutaj będą wprowadzone działania już od września. W klasach 1-3, czyli dzieci 1-3, działania takie, które będą mówiły o tym, jakie są zagrożenia, mówiły o tym, jak reagować, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia. Podstawowe elementy, które będą dawały dzieciom większą świadomość działania i zagrożeń. Drugą sprawą są oczywiście programy, które my nazywamy edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa. W maju taki cykl działań będzie rozpoczęty i będziemy wdrażać to w życie. Oprócz tego realizujemy cały pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych. Za chwilę będą ogłoszone specjalne konkursy, które będą obejmowały aktywność i klas mundurowych, i organizacji, które zajmują się szkoleniem takim proobronnym. Działania, które mówią nie tylko o sprawach teoretycznych, ale o praktyce stosowania na przykład survivalu w określonych warunkach leśnych. Wszystko to będzie budowało możliwości umiejętnego zachowania się w sytuacji zagrożenia i reagowania na to zagrożenie. Panie ministrze, jak się słucha ministra, wicepremiera Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, to on często w trakcie konferencji mówił i podkreślał to, że rozdzielajmy sprawy wojskowe od spraw politycznych. Te tematy, które dotyczą wojska, to oczywiście mogą być na tle wojska, ale te inne już nie mogą być. To trochę jest moim zdaniem taka zapowiedź nowych przepisów, nowej ustawy o ochronie munduru, bo wiem, że coś takiego się szykuje tutaj w Ministerstwie Obrony. Na pewno dwa aspekty. Pierwszy to jest oddzielenie garnituru od munduru. Mówimy o cywilnym nadzorze nad armią i to pełni taką rolę kierownictwo. Nie ubieramy się, jak państwo widzicie, w mundury. Nie próbujemy naśladować żołnierzy, chociaż każdy z nas ma swoje jakieś tam doświadczenia i umiejętności, ale tworzymy warunki do tego, żeby ci, którzy się znają na tym najlepiej, generałowie, dowódcy, mieli możliwości podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze rozwiązania, o najlepsze wyposażenie i najlepsze warunki do szkolenia. My twórzmy warunki, wyznaczajmy strategiczne kierunki działań. I to jest dla nas element niezwykle ważny. Więc przygotowanie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, z tego wynikających planów operacyjnych, w których już muszą funkcjonować nasi sojusznicy i wojsko, bardzo konkretnie odnoszące się do działań o charakterze operacyjnym. Natomiast druga sprawa to dotyczy braku z naszej strony takiego działania, które dotychczas było prowadzone przez poprzednią władzę, a mianowicie wykorzystywanie munduru, wykorzystywanie do żołnierzy do działań wyborczych czy do działań o charakterze stricte politycznych. Wprowadzimy regulacje, które będą tego po prostu wyraźnie zabraniały. Mundur, szacunek dla munduru,
to jest odrębne od działań politycznych i wyborców. Nie możemy wyborczych, nie możemy tego w żaden sposób z sobą łączyć. To taka ustawa może jeszcze w tym miesiącach, w tym już roku? Już za chwilę pojawi się informacja w tej sprawie. Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mógł to państwu formalnie zakomunikować. Rozwiązania są przygotowane. Panie ministrze, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Pan wiele razy mówił o tym, o zamówieniach dla polskiego przemysłu obronnego, w ogóle o zamówieniach jako takich militarnych, obronnych, które powinny wyrażać się w takiej zasadzie, że 50% tych zamówień dla polskiego przemysłu. To jest realne? Bardzo chcemy, żeby tak było. Polski przemysł obronny nie jest w stanie idealnym, nazwę to tak bardzo delikatnie, ale potrzeba jemu dobrych partnerów, potrzeba nowych technologii, transferu tych technologii i chcielibyśmy, aby wszystkie te zakupy, które są realizowane, były zakupami nie spółki, tylko żeby były zakupami, które dają szansę przeniesienia produkcji na terytorium naszego kraju, powiązania gospodarczego, biznesowego z polskim przemysłem obronnym, po to, żeby dać jemu te szanse i wzbudzić nowe możliwości rozwoju gospodarczego, ale także, żeby znowu dojść do sytuacji, w której będziemy budować własną odporność nie poprzez zakupy, tylko własną produkcją. I więc transfer technologii, wsparcie polskiego przemysłu obronnego i pełne współdziałanie w tym zakresie. Ale jak mówimy o transferze, jak mówimy o niekupowaniu spółki, to tak trochę w kontrze są te ostatnie zakupy, które robiliśmy, chociażby ze Szwecją. No tam jednak te granatniki będą prosto spółki. To jest tak, że są oczywiście obszary, które wymagają natychmiastowych zdolności, natomiast są obszary, które można planować w dłuższym horyzoncie czasu. Dla mnie takim ewidentnym przykładem są projekty tak zwane amunicyjne, że to nie powinno być tak, że tylko i wyłącznie kupujemy tę amunicję na zewnątrz, tylko powinniśmy stworzyć sobie swoje własne zaplecze i doprowadzić do powiązania gospodarczego, ale także tego technologicznego z tymi, którzy mają możliwości i z tymi, którzy tych możliwości nie mają, a są gotowi do współpracy. Czołgi K2.pl, kiedy jest realna szansa, żeby mogły być produkowane? Teraz trwają kolejne dostawy kolejnych egzemplarzy, oczywiście tych kupionych z tej pierwszej transzy, czyli prosto z koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, czyli prosto spółki, ale te na nie pewno, spółki. Na pewno to był jeden z warunków takiego działania, abyśmy mogli przenosić tą część produkcji, bo pewnie nie wszystko się uda, ale na pewno ta część produkcji może być w Polsce realizowana. Ja jestem przekonany, że w tym dłuższym horyzoncie czasu mogą to być również czołgi, które nazwiemy polskimi. 2026, takie chodziły. Taki horyzont czasowy nie chciałbym jednoznacznie określać. Uważam, że to jest proces negocjacyjny. To jest działanie, które pewnie w jakiejś części różni nas od dostawców i musimy w negocjacjach uzgodnić warunki, które będą najlepsze dla nas, rozumiejąc interes innych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moi państwa gościem był wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Do widzenia państwu. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.